Jesteście. Ja powiem wam tak. Zbieram. Na razie zbieram. Ta kamerka nie pokaże wam, ale ta obudowa to jest... dzień dobry. I od tego muszę zacząć. Dzień dobry wam wszystkim. Co to za dzień jest? Ktoś to wie? Kurde, ja powiem wam, dzień świstaka chyba mam. Wstaję rano. Czasami piję kawę. Już drugi dzień nie piję w domu kawy. Tak jak słyszycie, poprawa u mnie ze zdrowiem. Także wszystko jest na dobrej drodze. Nie wiem, co jest grane. Kurde, nie chcieli mi dać antybiotyku, więc lecę na jakichś paracetamolach i już po prostu fucken. Ale nic, jakoś jeszcze się przekulam. Zobaczymy, jak będzie jutro i pojutrze. Dzisiaj jest środa. Tak, dzisiaj jest środa. I dzisiaj, słuchajcie, dzisiaj to jest tam zadań takich mieszanych trochę, bo z tego względu, że nie zostało nam tam nic do zrobienia na tym projekcie, oprócz przesprejowania tych drzwi, a to mogę zrobić w każdym momencie, tylko muszę dokupić dwa spreje. Właśnie. Muszę dokupić dwa spreje, bo jeden może się okazać, że znowu ten kołd jest taki słabiutki. Znaczy, może nie, bo jeżeli już baza jest, to może nie będzie tak źle. Oj, buteleczkę mój syn zostawił, muszę mu zostawić butelkę. Jak tylko tego. Jak tylko przekręca się dookoła. Mówiłem wam o tym zjawiskowym placu zabaw, który przez rok jest niedotykany, bo firma, która po prostu to montowała 10 lat temu, nie odzywa się na maile, bla bla. Znaczy teraz to już wiem, że się nie odzywa. Teraz też wiem, że szkoła jednak nie może zatrudnić człowieka takiego jak ja na przykład. No bo nie mam takiego ubezpieczenia jak trzeba i bla bla bla. Nie wiedziała tego pierwszego dnia, jak się ze mną umawiała, to nie jest jej wina. Ale cały problem polega na tym, że oni choć za darmo ktoś zaoferował im usługę, żeby tam przykręcić cztery śrubki, naprawdę cztery śrubki. To oni nie mogą skorzystać z moich usług ze względu na to, że oni muszą najpierw porozmawiać z kimś z góry, czyli z tym tam ministrem, który tam akurat jest nad tą szkołą w tym danym momencie i on musi wyrazić zgodę i ewentualnie określić plan naprawy tego placu zabaw. Dopiero po takiej sytuacji, że rodzic, tak jak ja, idzie do szkoły i proponuje im to zrobić za free, to oni dopiero budzą głowę i coś chcą z tym faktem zrobić. Może się dzięki temu coś uda. Oddam tą butelkę i zaraz sobie pogadamy. Dobra, jestem. Butelka oddana, śniadanie mam, słuchajcie, bogów. Trzy banany dojrzewające, bo u mnie nic ich nie chciał zjeść, więc padło na mnie. Ja nie mam nic przeciwko, więc je zjem. Jeżeli chodzi o dzisiejszy dzień, no to mówię, te drzwi mamy do przestrojowania. I umówiłem się na ostatniej robocie, tam gdzie robiliśmy tą kuchnię, że się tam pojawimy, bo tam jest drobiazg, który nie jest skończony i przez to też nie jest odebrany projekt. Sąsiadka w garażu? Nie, w domu. I chodzi o takie, wiecie, tylko deski dookoła drzwi przy przejściu do garażu, bo tam to nie było zakryte i to trzeba tylko po prostu zakryć, to dzisiaj byśmy zrobili. Chyba, że nie wziąłem pieniędzy wystarczająco. Zobaczymy. I ten, i półki poprosił nas, żebyśmy mu zrobili w szopce, więc to też może zrobimy od razu. No zobaczymy, co on tam chce, ile tych półek, trzeba to wycenić najpierw. Powiedzieć mu, ile kosztuje materiał, ile brakiety, no i robocizna i sprawa zamknięta. Więc się tam pojawiamy dzisiaj, bo z tego względu, że dzisiaj mamy akurat czas. A jutro jedziemy do Justyny, jest to nasza widzka, słuchajcie. Nie wiem, ta kamera może strzelać, także bardzo przepraszam. Złapała mnie przez YouTube'a i tam zaproponowała nam nieduży projekt wymiany izolacji na lofcie plus naprawa takiego tam zbiegu dwóch dachów, bo tam ten kanał trochę słabo wygląda, więc tam to naprawimy i tyle, i zobaczymy się jutro u niej. Także Justyna, czekaj na nas.
Ja wam życzę miłego dnia. Zobaczymy się za chwilę. Ja się trochę muszę obudzić i trochę dojść do siebie, bo te gardło mnie dobija i płuca. Więc za chwilę na pewno będzie mi lekko lżej i pogadamy sobie na projekcie. Miłego dnia. Cześć, cześć. Ej, powiem wam taką ciekawostkę, nie jeszcze. Bo na koniec odcinka powiedziałem wam, że jadę do sklepu po telefon, szukać telefonu mojej córy. Bo zostawiła gdzieś na półce. Nikt jej tego telefonu nie stamtąd nie zabrał, bo telefon cały czas pokazuje, że tam jest. Bo pojechali do B&Q, a to może jakiś... Super. Menadżer powiedział, że na CCTV nic nie widzi. Że nie wiedzą, gdzie dokładnie dziewczyny są. Po prostu nie chciało mu się prześledzić, nie? Tego momentu. Bo trzeba było godzinę oglądać CCTV, tak jak on to powiedział. Że one tam były ponad godzinę, więc on to tak na szybko przeleciał. Poprosiłem go grzecznie wczoraj, żeby to zrobił jeszcze raz. Ja zapłacę mu za tą godzinę, jeżeli będzie musiał siedzieć przed ekranem. Nie chcę, żeby był poszkodowany. I tak zaproponowałem mu po prostu finanse. Żeby nie było, że jest nie fair, bo nie chcę kupować nowego telefonu dla córy. Dopiero nowy kontrakt dostała, nowy telefon. Więc trochę słabo. Słuchajcie, zostawiłem mu numer telefonu. On poszedł na zaplecze. My dalej szukaliśmy w sklepie i pytam córki, tu byłaś, tam byłaś, tu coś sięgałaś, tam coś sięgałaś. I ona mówi, że tu coś sięgała, nie? Ja to jestem taki, wiecie, trochę ostry do dzieci czasami. Mówię, Maja, no tu byłaś, tam byłaś. I ona tak, wiesz, może motywuje wtedy do myślenia. Akurat się tym razem udało. I Maja mówi, że tu była, że się tu wspinała. Ja spojrzałem na górną półkę, słuchajcie, a telefon leżał na płasko, dalej na tej półce, za takim jakby profilem. Nikt tego w życiu by nie zobaczył, chyba że akurat sięgałbym może po tą rzecz tam do góry. Ale to, że o 7:30 rano nikt w sklepie, kto tam niby dokłada towar, nie słyszał dzwonka, który był do szkoły, to też dziwne, nie? Ale ten telefon dalej tam był, słuchajcie. Ten telefon dalej tam był i przypadkiem, jak tylko zostawiłem numer temu menedżerowi, znaleźliśmy Mai telefon, leżał dalej na półce. Jestem dumny z siebie, bo gdybym odpuścił tak i liczył na to, że może ze sklepu oddzwonią albo dadzą nam znać, to ona by tego telefonu nie miała. A tak to, że wiecie, że wziąłem to wszystko w garść, wziąłem Maję z sobą jeszcze raz, bo one po szkole tam były, oczywiście drugi raz. Udało się znaleźć nagle telefon. To jakiś cud, słuchajcie. Także telefon jest w rękach z powrotem mojej córki. Tyle historii. Tyle myśli w głowie, a ja muszę wam tylko część powiedzieć. Jestem w Trade Point. Takie miejsce dla budowlańców, słuchajcie. Wchodzicie. Good morning. Good, good. How are you doing? To jest bardzo miły pan. Ma codziennie inny kolor włosów. Słuchajcie. Po co ja tu przyszedłem? A, po spreje. To inny direction. To musimy zawrócić. Zobaczcie, ile tu narzędzi. Bardzo fajnych, wspaniałych, jednorazowych lub nie. Ale jak ktoś szuka czegoś szybko i cheap, to zawsze może znaleźć tu. Także idziemy po spraya. Kamil wysłał mi dzisiaj filmik o amelinium. Kto kojarzy? Tego nie pomalujesz. To amelinium. Zaraz zobaczymy. Czy nie pomaluję? Musimy wziąć dwa dodatkowe spreje, bo stwierdziłem, że wysprejuję te drzwi. Gdyby to tak szło tą drogą szybszej decyzji odnośnie koloru, to bym mi stracił. Więc co? Biorę spreja i spadam. Wolałbym, żeby ten kolor był z tych sprayi, bo one malują ładnie szeroko, ale nie ma takiego navy blue. Znaczy może był, ale się skończył. Czy tu był? Nie, w ogóle nie był.
co zrobić. Biorę tamte, które już znamy. Let's go. Dobra, słuchajcie, mam spraya. Znowu akcja jest spray. Wziąłem jednego. Stwierdziłem, że dwa to jest już przesada. Tam drzwi są praktycznie pomalowane, więc powinno nas spokojnie starczyć. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteśmy, słuchajcie, drzwi będziemy sprayować, ale najpierw je trzeba dobrze okleić, żeby nie wysprayować pół domu. Ja was tu postawię. Ktoś do mnie pisał. Nikt do mnie nie pisał. Jest 6 września. To jakaś ważna data jest? Nie. Reklamę miałem odebrać, ale dopiero o 9 tam jest otwarte, więc nie będę teraz wracał. Pani mnie dodatkowo poprosiła o 3 rzeczy. Przycięcie kawałka slipersa na ogrodzie, przycięcie kabli, których nie przycięliśmy tam, bo mówili wcześniej, zapomniałem o tym. I co? I chyba to wszystko. A i jeszcze jakiś krak, a krak, nie krak, tylko pęknięcie, które jest tutaj między tym malowanym miejscem a cegłą, to im to zasiluje silikonem, żeby tam się woda nie dostawała. Chciałbym powiedzieć wam historię. Historia jest związana z tym domem. Przyszliśmy, pomalowaliśmy, jest pięknie. Pomalowaliśmy, wysprayowałem drzwi. Do drzwi wystarczyły mi 2 spraye po 14 funtów. Nie mówiąc już tego zmarnowanego spraya, gdzieś on jest, nie? Mam nadzieję, ten spray. Ten inny kolor niebieski. Mamy go, nie? Wczoraj pisałem na blokach HWDP wszędzie po kolei. Nie ma już. Skończył się? Wszędzie pisałem, gdzie się dało. Serduszka jeszcze tam domaluj. Wypisałem ją. Co za typ. Kłołta mamy tutaj. Wyobraźcie sobie. I kłołta mamy tutaj. Spadło sąsiadowi kawałek betonu. Z tego z górnej części. Tak sam z siebie spadł? No. No ten wyszedł z domu, jak to usłyszał, nie? Jak nie było. Więc tam jest teraz dziura. Ja tam byłem już na tym skafoldzie. Teraz mam wycenić. Najprawdopodobniej będzie naprawa plus może i pomalowanie. Przy okazji wyszedł ten sąsiad. I chyba też chcę tam u góry też naprawić, bo tam jedno mu się bardzo też wysunęło. To tak już leży ledwo. I może przy okazji też malowanie. Super, jak tak dalej pójdzie, tam wszystkie chaty pomalujemy, tam pomalujemy, tam pomalujemy. Nigdzie się nie ruszymy stąd, będziemy tylko skafold przestawiać dalej. Dobra, zrywamy folię. Nie dotykaj drzwi. I lecimy. Pięknie to wyszło, słuchajcie. My się rozstajemy. Oddaliśmy resztę farb. Co to za muzyczka leci? Uuu, ktoś słucha bardzo ładnej muzyki. Ja to tak lubię, jak ktoś taką muzykę puszcza. Ale super. To jest fajny gość. Lecimy do mamy klienta. Na tą łazienkę. O, jesteśmy. Nie wiem, co się działo. Dobra, jesteśmy, słuchajcie, dojechaliśmy do naszej roboty. Pamiętacie, tam jest wejście, ale muszę najpierw zapukać, bo jest zamknięte. Klient chciał jakieś półki w szopce, więc postaramy się mu pomóc. Szybki update'ik, bo już jesteśmy na sajcie. Pokażę wam, co jest kaman. Więc wchodzimy do środka, już do środka wchodzić nie będę. Kuchnia jest piękna, jak była, tak jest. Jest mister rzeźbiarz, będzie półki robił. Tutaj szopkę zbudowaliśmy, słuchajcie. Widzicie? Taka ładna szopka. I tutaj klient chce półki. Więc zrobimy mu półki. Kupię 2 płyty OSB, 18. I zrobimy szybką konstrukcję drewnianą, czyli puścimy batona o tej samej wysokości batona z przodu. Słupek. Wszystko w temacie. I tutaj jeden blat pod oknem. Taki jest plan. Oprócz tego multi-tool i w garażu chcę, żebyśmy tu mu zrobili otwarcie, Adrian, wiesz? Pokażę ci, co i jak.
trzeba wyciąć płytę tutaj pomiędzy joystami, czyli równo opierać blade'a, wiesz, co nie? I wyciąć tą płytę. Ona jest przykręcona w ogóle od góry, nie? Czyli multitoola, a najlepiej kurde może jigsaw, nie wiem, już sam. Bo tym multitoolem to się zajedziemy, nie? Ale to jak wrócę, to wymyślimy coś. Ja lecę po materiał do Selko i pomyślę, co z tym zrobić. Czas przerwy, dokończenie sauny. Słuchajcie. Jestem pod Selką. A pod Selko, bo ja chcę kilka joystów i chcę płyty i jakieś śruby i jakiś produkt do tego betonu, do tej szopki, żeby tak nie wyciągało wilgoci, bo mam wrażenie, że tam się gdzieś mokro robi, w tej szopce jest wilgoci. Dach jest cały, ściany są całe, a tam jakby z samej posadzki wychodzi lekko wilgoć. Są takie wrażenie, że ten beton nie jest do końca tak, jak powinien być zrobiony i ta ziemia tam dookoła nie osusza po deszczu, tylko trzyma gdzieś tam wodę bardzo długo, więc dobrze by było, gdybym znalazł jakiś środek do betonu, jakiś, nie wiem, płynie, który mógłbym położyć na ten beton i uszczelnić tak jakby go trochę, nie? Przydałoby się. Co by się stanęło? Napiłem się z wody z wami. Dobra, słuchajcie, jest super, ale to super gorąco, nie? Jest 30 stopni, pokazuje. Szok. Nie zamknięte drzwi do końca. Mam płyty, mam joysty, mam śruby. Mam blade do jigsaw, bo Adrian coś chcą zrobić, kurde. Dobra, są. Wziął jigsaw, miał wyciąć dziurę i kurde. I czeka za mną, bo nie ma blade'a. Bo od razu złamał, słuchajcie. Pierwsze wejście i mnie coś krzywo trzymał. Nic, wracam do niego i zaraz będzie ogarnięte. Kupiłem jeszcze taki sealant do tego betonu, bo mam takie wrażenie, że ten beton pije wodę. I ta wilgość wychodzi tam, powiem wam szczerze. Myśmy nie dodali żadnego elementu do tego betonu. Druga sprawa, że ta kostka z przodu jest dosyć wysoko względem tego budynku i ona też tam może afektować trochę. Nie wiem już sam. Ale jeżeli mogę, to wezmę teraz, jak już wynieśliśmy te graty, zasiluję tą podłogę, tak żeby zatrzymać tą wodę, wiecie, niżej, żeby ona nie wychodziła po prostu do środka, nie? Także zrobimy taki mały improve. Będzie dobrze. Dobra, damy jigsaw Adrianowi. Czekajcie. Drzwiami sobie. Otwórzmy to. Mamy tak. Dwie płyty, joysty i skirting. Trochę długi wziąłem, ale to nie problem. My go sobie dotniemy i zablokujemy tą dziurę, która tam... O, jak tu ciasno. Kto tu poparkował te auta? Się ruszyć nie da. Okej. Jak tam, misiu, Rysiu? Jak to się stało? Jak to się stało? To wiesz, nie trzymałeś równo na tej, na płycie. Tu masz. Dobra, let's go. Dobra, słuchajcie, otwarcie zrobione. Także już będą mogli sobie tutaj storage'ować tą płytę, którą żeśmy wycięli. Teraz obrobimy tutaj joystem dookoła, żeby mogła sobie ta płyta ładnie usiąść. Więc będzie mógł tylko ją podnieść, przesunąć
i zawsze ją wróci na to samo miejsce, nie? Jeżeli chodzi o półki, no to płyta już leży, festool przygotowany, joysty mamy. Muszę pociąć te trzy płyty wzdłuż na takie same paski. Bierzemy się do roboty. Jest godzina trzecia. Mamy rurkę zamontowaną, bo im kapało tutaj. Mam przesilowaną podłogę na raz. I to jest dobra wiadomość. Jeszcze tu sobie dosycha rogiem, bo tak trochę zalałem te rogi, szczerze. Zaraz się wbijam z półeczkami. Półki już mam podocinane, więc tylko czekam za właścicielem, aż mi powie, jaka wysokość. Wszystkie płyty leżą już tu. Dobra, słuchajcie, jesteśmy w szopce. Puściliśmy Joyce'a, drugiego Joyce'a, półka jest wstępnie przycięta. Adrian poszedł z tą półką, za chwilę ją dokręcimy, wrzucimy Joyce'a z przodu, postawimy pierwszy słupek, drugi, będzie pięknie. Ej, słuchajcie, półeczki rosną. Jeszcze tu pójdzie półka, teraz właśnie ją kręcę, jeszcze jedna. Pójdzie Joyce z przodu, dwa słupki lub trzy. Tutaj nóżka. Job done. Zobaczcie, co można zrobić w godzinę. Półeczki solidne. Tu mi mucha nie siądzie, słuchaj. Znaczy może siąść, ale nic nie zrobi. Żeby ja tam nie czekał pół godziny, bo zawrócę się i znowu będziesz mnie zabierał. No znowu mi jebie ty. Zobaczcie, co się dzieje tam. Ten chudy. Chudy. Uspokój się. Siódma rano, bajo. Półki zrobione. Zasilowałem, słuchajcie, ten beton drugi raz. Zalałem go tak na ostro. Klient zadowolony. To jest najważniejsze. Dziurę na strych ma. Super, tak jak chciał. Rurkę żeśmy mu tam stawili. Drzwi obrobili. I to jest piękny dzień właśnie. I takie dni to są piękne dni, moim zdaniem. Jedź już do domu. Jedziemy do domu. Ja z wami się żegnam. Tak jak słyszycie, gardło mi nie odpuszcza. Naprawdę nie udaje. Wypiłem chyba z 3 litry wody dzisiaj. Jeszcze kupię sobie wodę po drodze, bo dzisiaj to już w ogóle wyjątkowo też gorąco. Teraz mamy 26 stopni. Wyobraźcie sobie. Także piękne lato przyszło we wrześniu. Kto by się tego spodziewał? Dziękuję wam wszystkim. Pamiętajcie o subach, lajkach, komentach i dziękuję. Do zobaczenia.